Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś partia karpowa z Kaspariowem. Lyon 1990. Karpow biały. To nie będzie długa gra. Widzimy, Karpow otwarty jest na obronę Grünfelda, a Kasparow jest zamknięty. Wariant Zemisza. Wariant Zemisza. Piszemy Samischa. Ofiara piona. C5. Jest dobrym pociągnięciem. I to też Kasparow stosował. E5. D5. O, i to jest centrum zamknięte. Łańcuch pionowy, baza. Łańcuch pionowy, baza. W centrum łańcuchy pionkowe. Gra idzie na skrzydła. Każdy powinien atakować na swoim skrzydle. Kasparow zaczyna. I tu powinien grać F5. Jak później ćwiczył w meczu, jak ćwiczył z Timmanem, jak ćwiczył Carlsen, tu mamy całą serię. Kasparow widział szacha, szacha dał. G3. Sam Kasparow w tej pozycji preferował goniec F2. A tu G3. Niedobre było teraz skoczek G3. Jak grała Zjuwendzun z Hismatulinem i przegrała. Hetman się wraca. Pociągnięcie piona na G3 nie jest specjalnie korzystne. A Karpow pokazuje. Proszę, ja gram w długą i ja ci dam mata. Tu chrząkam, bo Kasparow atakuje tu, gdzie nie ma białego króla. Otwiera pozycję swojego monarchy. Skoczek H3. Skoczek A6. Wieża G1. No, z prostym zamiarem. Zagramy, otworzymy linię G i damy mata. Skoczek F6. Skoczek cofnął się jak niepyszny. Goniec E2. Połączone wieże. Ale jeszcze skoczek F2 było lepsze. Król H8. No słusznie ucieka z linii, która może się otworzyć. Ale tak widzimy, już widmo mata stanęło mu przed oczyma. Nie pomagało teraz skoczek C5, G4, F4. Hop. Goniec D3. I tu. Po tych białych polach damy mata Kasparowowi. Goniec D7. Goniec G5. I proszę, kombinujemy jak Anatol Karpow. Państwo kombinują. Ja uzupełniam płyny. Cisowianka gazowana. Jak Państwo wiedzą, lekarz zabronił pić mi wodę niegazowaną. Jak zobaczę wodę niegazowaną, to się denerwuje. A rzadko się denerwuje. Nie zauważyłem, a tu 10 sekund kasparowskie poszło. Tu, proszę Państwa, chciałem przeprosić i pan E4, G4 zagrał i Kasparowa. No nieładnie się wyśmiewać.
proszę Państwa, to nawet nie tyle wyśmiewanie się z Kasparowa, że na zadanie banalne, czy na bardzo trudne studium dawał 10 sekund i się uśmiechał i miny robił. No cóż, no, można to było zobaczyć na YouTubie. Ja widziałem w każdym bądź razie smutne to. 7 godzin uczy szachów, a może z pół godziny wartościowego materiału, a może i tego nie. Więc chyba przestanę żartować. Proszę mi przypominać i pouczać, że nie należy kpić z Kasparowa. Hetman F7 było dobre. No ale takie otwieranie pozycji. Na alternatywę stanowiło skoczek A4. Wszystko to prowadziło do pozycji z przewagą białych. Róg w tekście E4. No w stylu Kasparowa, impulsywny. I na wojącego to by mogło zadziałać, ale na zimnokrwistego Anatola Karpowa nie. Wziął. Wycofał gońca na E3. Mógł tu bić, ale gra od razu G5. Szkoda ma czasu. Tu będzie miał pierwszeństwo bicia. Skoczek C3. BC3. Proszę Państwa, to się Kasparowowi w głowie nie mieściło, że można tak osłabiać pozycję. Teraz skoczek E8 nie pomaga z powodu skoczek G4 go pruje. Jak gra skoczkiem na G8, znaczy, że już nie ma zamiaru to atakować. Hop. Tu podatakował, ale chyba nie wziął pod uwagę, że Karpow gra na bicia w przelocie. No lepiej było zbić skoczka, co się nazywa walka z najgroźniejszą figurą. Skoczek bardzo groźną figurą. Im więcej figur wymieni, tym łatwiej będzie mu obronić króla. Po C5? No sam się truje. Hop. Goniec C6 i H4. Goniec taki strzela tu, tu zasłania linia C. No D5. Otworzył się. Bijemy. Zaofiarował z rozpaczy figurę. No to ja to w eksperckich wskazówkach dopowiem. Wieża AC8. Pewnie myślał, że Karpow będzie się bronił. W grę wchodziło szaszek. Ale po goniec D4 pozycja się kończyła, wymieniają się czarnopolowe gońce. Wymieniają się hetmany. I z gońcem zapiona to się lekutko wygrywa. Wieża AC8. Zaproponował Karpow wymianę hetmanów. Odszedł królem. I napad na wieżę, proponując wymianę czegoś. Praktycznie miniatura, no 29 posunięć. Kasparow się poddał, no co miał biedny zrobić? No mógł zbić. Musiałby się zasłonić. Dostałby szachin szacha. By się poddał. Wróćmy od początku. Są ciekawe momenty. Jak w tym. W trójce momenty były. Wariant Zemisza. Bardzo dobry wariant. Nie przechodzi atak Marder Plata. A wręcz przeciwnie, można atakować, zrobić długą roszadę i to białe będą atakować. Gdyby Kasparow miał pionka na C5, od tego tu, to proszę zanotować w zeszytach do królewsko-indyjskiej, że przy pionku na C5 ustawienie tych pionów tu jest korzystne dla czarnych. Przy pionku na C7 korzystne jest dla białych. I proszę wyciągnąć wnioski z tego. Po prostu go pruje. Bez skrupułów, proszę. Hop. Jeszcze ten mu pomógł. Hop. Tu mógł zbić. Hop.
nie chciał tracić czasu. Tu można powiedzieć ten stary dowcip, że Kasparow ustawia figur do następnej partii, ta, która będzie rozgrywana szachami Fischera. Hop. Proszę Państwa, no w tym momencie się partia skończyła. To jest prawdziwy pogrom. Pogromu takiego Kasparow dawno nie dostał. A ja dziękuję.